Cześć, siemanko, witam was na kanale Rybnięci. Mamy początek listopada, jest godzina 12 w południe, dość nietypowo, bo zawsze staram się jechać na ryby wcześnie rano, ale dzisiaj na spontanie, nawet nie spodziewałem się, że gdzieś się wybiorę. Najpierw myślałem o spławiku, ale szczerze powiem, miałem wszystko przygotowane do klasyka, w pokrowcu wędeczki. Miałem jeszcze zanętę z poprzedniej wyprawy. Także jestem z federami nad Wisłą, nad śląskim odcinkiem rzeki Wisły. Zobaczcie, piękna jesienna pogoda, coś wspaniałego. Bardziej rekreacja dzisiaj, bo nawet nie brałem ze sobą krzesła. Totalnie odchudzony sprzęcik, żeby się nie męczyć. Dlatego mogłem też wybrać się w troszkę bardziej odludne miejsce. Zobaczcie, jaka piękna, cicha, spokojna miejscowa. Z dala od zgiełku i hałasu, także co? Dzisiaj typowe rekreacyjne wędkarstwo, jest już późno, także pewnie mam z 2-3 godzinki łowienia max. No i co? Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Jeśli filmik wam się spodoba, oczywiście zostawcie subskrypcję, zostawcie łapę w górę. A ja zaczynam! No i dobra, rozwijam się, kurczę, jest to jedno z piękniejszych miejscówek na Wiśle. Jak szedłem, to praktycznie wszystkie wcześniej były zajęte. Ale tak jak wspominałem, tutaj zawsze przychodzę z małą ilością sprzętu, bo wiem, że nie każdemu chce się tu po prostu wszystko znosić. Jednak jest to naprawdę oddalone od parkingu, no takich 10 minut szybkiego marszu może od parkingu, może więcej, może 15, ale wiadomo, że ze sprzętem jest to problem. No i co? Dzięki temu, że wziąłem naprawdę tylko to, co potrzebne, kilka koszyczków wrzuciłem do pokrowca, jakieś przypony, mogę się cieszyć naprawdę z zarąbistą miejscową. Zanęta przygotowana, 5 minut zestawy rozwinięte. No i co, zobaczymy, czy takie łowienie z partyzanta bez przygotowania ma sens i czy uda się w ogóle coś złowić. Także pierwsze rzuty i czekamy na rybki. Tak, prosty zestawik. Tutaj koszyczek 50-gramowy. Jedno ziarno kukurydzy. I leci do wody. Mamy pierwszą rybkę. Zaraz zobaczymy, co to. Nieźle. No i co? Tego się nie spodziewałem na pewno. Mamy małego karpia. No i co? Zobaczcie, jaka piękna ryba. Piękny karpik, taki 20. Może 20 kilka centymetrów. Tak, jest to na 100% karp, ma wąsy. Cieszy, że w tej naszej Wiśle jeszcze pływają jakieś ryby. No i co, chwilka nad wodą, pierwsza zaliczona. Nie jest tak źle z tymi naszymi wodami. Oczywiście leci do wody. Tak, zobaczcie, wypadł na spontanie, jakie piękne rybki. Płoć 25 cm. Bez przygotowania, nawet nie mam krzesła. Praktycznie minimum sprzętu, ale są fajne rybki.
O, tutaj chłopaki już widzę, idą do mnie odwiedzić. Także rybka leci do wody, a chłopaki widzę już lecą. Cześć, wujek. Cześć. 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 Ja to złowiłem. Płoć, a ja miałam jaszczyka. Z pomocą chłopaków taka kolejna płoć. Ja ją złowiłem. Jan ją złowił. Ja jaszczyka. Także super branka, a rybka wraca do wody. Jest. Nie, polejesz. No. Druga ryba złowiona przeze mnie. No i mamy kolejną rybę, tym razem leszcz. Złowiona przeze mnie. Znowu Jan złowił. Także dzisiaj leszcze, płocie, udało się złowić karpia. I kolejna leci do wody. Do wody. Bum. I co, nara? Nara! Nara, uja! No i jest jakaś fajna rybka. Kolejny już niewielki leszczyk, ale dzisiaj nie chodzi o wielkość. Chodziło o czas nad wodą, odpoczynek. Do tego fajne rybki. Czego chcieć więcej? Jedną rybkę wypuszczam już na drugiej wędce branie. No co muszę powiedzieć? Ten odcinek śląskiej rzeki Wisły no nigdy mnie nie zawodzi. Może nie łowię tutaj gigantów, ale jak przyjeżdżam i chcę się wyluzować i coś połowić, tutaj zawsze coś bierze, zawsze coś uda się złowić. Także moja subiektywna ocena to taka, że na tym odcinku jest naprawdę sporo ryb. I na pewno te większe też bywają. No i kolejny hol. Co tym razem? Kurde! Znowu taka płoć koło 30 cm. Jeszcze walczę. No i super, kolejny gatunek do kolekcji. Tym razem karaś. Znowu niewielki, ale jest różnorodność. Karpiki, karasie, leszcze, płocie. No i oczywiście kolejna rybka leci do wody. No i kolejna rybka na wędce. Naprawdę fajnie dzisiaj się wyłowiłem. Jest po 15, ale już widzę, słońce zachodzi. O, coś lepszego. O.
O, większy karaś, super, ekstra. Listopadowy karaś. O. Kurczę, ale się wstrzeliłem. Kolejny. Patrz, jaki grubiutki karaś. Piękna rybka. No, rozkręciło mi się to wędkowanie. Jeszcze chwilka. Zostaje. Ale płoć. No i pod koniec wędkowania kolejny karaś. Także super. Czyli chyba dobra pora na te rybki, jak już słońce zachodzi. Podejrzewam, że jak zostałbym dłużej, to mogłoby być ciekawie. No ale niestety, tak jak mówię, przyjechałem na szybko, nawet nie mam latarki. Rybka leci do wody, a ja jeszcze chwilkę, bo już możecie zobaczyć, że podejrzewam pół godziny i będzie ciemno. I dobra, ściemnia się, tak jak wspominałem, także zwijam zestawy i lecę do domu. Jak na 3 godziny wędkowania, bo dokładnie tyle gdzieś wędki były w wodzie, to udało się naprawdę fajnie połowić. Sporo ryb, teraz pod koniec sporo karasi, jak widzieliście. No i trzeba wspomnieć, że bez totalnego przygotowania nie miałem jakichś konkretnych zanęt. To, co pozostawało mi w domu, po prostu wziąłem ze sobą. Totalnie minimum sprzętu, jak widzieliście, cały czas na nogach, bo nie miałem nawet krzesła. Ale udało się świetnie połowić, także zwijam się. Zastanawiałem się, czy wybrać się dzisiaj na te ryby i teraz wiem, że nie żałuję, także kolejny dzień, kolejny świetny dzień na rybach, a ja się pakuję.